ja. Niesforny Mikołajek, wierzcie mi, nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś każdego dnia, coś innego. A planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest każdy z was. Polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Wizyta u Ananiasza. Tak, kapitan Błyskawica na ratunek wszechświata. Mikołaju, odłóż tę książkę i biegiem do łazienki. Co? Kąpiel właśnie teraz? O nie, dziękuję. Już się kąpałem 2 dni temu. To niesprawiedliwe. Przecież dzisiaj nie ma szkoły. Jeśli codziennie trzeba robić to samo, to po co są wolne dni? Nie, bez żartów. Ojejku. Hej, a dlaczego mam się ubrać jak na ślub kuzynki Elwiry? W dodatku źle się poczułem po obiedzie i od kiedy to trzeba się myć i odświętnie ubierać, żeby iść z kolegami na basen? Jak mnie zobaczą, powiedzą, że wyglądam jak pingwin. Dzisiaj nie ma basenu. Jesteś zaproszony na podwieczorek do twojego kolegi Ananiasza. Co? Ależ to niemożliwe. Nie mogę iść do Ananiasza. On jest stuknięty, na wszystkich przerwach wkuwa. W ogóle nie chce się z nami bawić, a kiedy do szkoły przychodzi pan doktor, tarza się po podłodze i tak wrzeszczy, że nasze panie musimy wkładać głowę pod wodę i nawet nie można go walnąć, bo nosi okulary. To nie jest najwyższy czas, żebyś miał dobrych kolegów. Ananiasz jest bardzo dobrze wychowany i jest najlepszym uczniem w klasie. To normalne, bo jest pupilkiem naszej pani, a ja nie chcę brać przykładu z Lizusa. Już. Cześć, Mikołaj! Cześć! A, Mikołaj, popatrzcie, jak on wygląda! Całkiem jak Rufus na klasowym zdjęciu! Widzisz tu jakiegoś pingwina? Dać mu fangę w noc! Ty się nie odzywaj, co? No właśnie! W ogóle nie miałem ciebie na myśli! Chcesz oberwać pingwinie? Mamusiu, proszę, mogę pobawić się z kolegami? Dlatego właśnie nie chcę, żebyś się z nimi spotykał. Mają na ciebie zły wpływ. Witam. Dzień dobry. O, jaki miły chłopiec. Ananiaszu, twój przyjaciel Mikołaj już jest. To jakiś klub pingwinów. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, Mikołaju. Właśnie uczyłem się historii na przyszły miesiąc. Widziałaś, mówiłem ci, że jest stuknięty. Idziemy stąd. To bardzo miłe, że zaprosiła pani mojego Mikołajka. Ależ to całkiem normalne, droga pani. Wszyscy powtarzają, że Ananiasz to wzorowe dziecko. Prawdziwy przykład sukcesu. Pomyślałam, że inni chłopcy mogą z tego skorzystać, szczególnie jeśli są mniej, jakby to powiedzieć... Zdolni? Kujon. W każdym razie powierzam go pani. Pojawi się około 6. Co do ciebie, liczę, że będziesz grzeczny i miły, tak jak twój kolega. Od razu cię uprzedzam, że tu jest tak jak w szkole. Nie masz prawa mi przyłożyć, dlatego że noszę okulary i tak bym krzyczał, że moja mama zaraz by przyszła. Mam ochotę ci przyłożyć, ale obiecałam mojej mamie, że będę grzeczny. No dzieci, kto ma ochotę na podwieczorek? Ja! A mogę dostać trochę czekolady? Nie, absolutnie nie, młody przyjacielu. Czekolada to cukier, który jest szkodliwy dla zdrowia. To jest kleik na otrębach, który dostarczy wszelkich potrzebnych składników mineralnych i błonnika, aby się dobrze uczyć. Ananiasz jada ten kleik 3 razy dziennie i oto rezultaty. Pierwszy ze wszystkich przedmiotów. Duma szkoły, nadzieja na świetlaną przyszłość. Jak jego ojciec i ojciec jego ojca i ojciec ojca jego ojca. Jak wszyscy mężczyźni w tej rodzinie. Ananiaszu, jak wrócę, miska ma być pusta. Mój ty geniuszu. Cóż, bycie pupilkiem na co dzień wcale nie jest śmieszne. No dobrze, w co się bawimy? Zrobimy kilka zadań z arytmetyki. Zobaczysz, będzie bardzo fajnie. O, to jest super. Przyjmując, że wanna ma 40 litrów pojemności, oblicz w jakim czasie napełni się, wiedząc, że przepływ wody z kranu wynosi 3 cm sześcienne na sekundę. Proszę podać czas napełnienia w przypadku zanurzenia w tej samej wannie przedmiotu o objętości metr na metr. Świetna jest ta historia z wanną. Nie masz jakiejś innej? To co? Masz już rozwiązanie? A wiesz, co by było super? Wyścigi statków w wannie.
Tak, czemu nie? Ale nie mam takich małych statków. To nic, można je zrobić z papieru. Akurat dobrze się składa, bo masz w pokoju pełno książek. Mój statek jest genialny. Spójrz, nawet może fruwać jak ten kapitana błyskawicy, który pokonuje zło. Ten twój kapitan błyskawica to bzdury. Nie wiesz, że nie ma latających statków? Ach tak, a od kiedy pupilki pani są ekspertami od statkologii? Nie jestem niczyim pupilkiem. A poza tym jestem u siebie. Jeśli nie chcę, żeby statki fruwały, to tak będzie. I ty nie masz nic do powiedzenia. Ach tak, skoro nie mogę cię walnąć, to załatwmy to w powietrzu. Brum, 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 brum. Przeklęty generał Zło, tuż za mną. Zaraz mnie dranie, storpeduje. I już po tobie. Zaraz odszczekasz to, co powiedziałeś. Nie możemy tu wchodzić, to gabinet mojego taty. Co z tego? Kapitan Błyskawica nie boi się niczego. Jestem najszybszy. Ej, a może zagramy w piłkę? Moja mama się nie zgodzi, bo mógłbym rozbić okulary. Poza tym żaden piłkarz nie zrobił kariery i nie jest bogaty, a do tego nie mam piłki. Szkoda, bo piłka to najlepszy przyjaciel chłopaka. Ej, kopnij do mnie! Ananiaszu, wyjaśnisz mi, co to za cyrk? Niech się pani nie martwi. Bardzo uważaliśmy, niosąc tę książkę, bo inaczej nie dałoby się skleić, a to bardzo nieładnie niszczyć książkę albo drzewo. Uważaj, Ananiaszu, uprzedzam cię. Jak tak dalej pójdzie, zostaniesz nikim, zwykłym łobuzem. I żebyś to zapamiętał, nie dostaniesz dziś wieczorem szpinaku. O nie! Co? Nie! Macie być już grzeczni. Obaj! Znajdźcie jakąś inteligentną grę. O, ta jest doskonała. Teraz możecie się bawić po cichu, ucząc się wielu rzeczy. A przede wszystkim zapomnijcie o innych głupstwach. O, to jest super. To mały chemik. Zobaczysz, Mikołaju, uda nam się zrobić wiele pouczających doświadczeń. No tak, to naprawdę pouczająca zabawa. A gdyby zrobić jeszcze ciekawsze doświadczenia? Czemu nie? Dostałem świetną książkę w nagrodę za oceny. Opowiada o Mikołaju Flamelu, wielkim chemiku, który wynalazł sposób na zamianę ołowiu w złoto. Mocne! Ale wiadomo, co Mikołaj, to Mikołaj. Wyobraź sobie, że to my wynajdujemy ten sposób. Bylibyśmy super bogaci. Ludwiniu, za pieniądze, które zarobiłem, kazałem zbudować dom naszych marzeń. Ale nie mamy ołowiu i nie zrobimy złota. Wszystko na nic. Do niczego w życiu nie dojdziemy, zostaniemy łobuzami. Hej! O nie, nie, tylko nie po piersie wujka Alberta. Zobaczysz, twoja mama będzie tak zadowolona, że po piersie jest ze złota i go postawi w salonie. A skąd wiesz, że ono jest naprawdę z ołowiu? Jeżeli to ołów, to się łatwo topi, no bo ołów zawsze się łatwo topi. Może wcześniej zapytajmy mamę. Myślisz, że Leonardo da Vinci pytał swoją mamę o pozwolenie, zanim namalował Giocondę? I? Jesteśmy bogaci! Tak! To straszne, a już byliśmy tak blisko. Ratunku! Nic nie widzę! Oślepłem! Widzę. Chyba moja mama zaraz przyjdzie. Popatrz, to dziwne. Mała wskazówka się zatrzymała. Twój zegarek nie jest wodoszczelny? Nie pomyślałeś o tym, jak wkładałeś rękę do wanny pełnej wody? Wanna pełna wody? To nie do wiary. Nie spodziewałam się. Wiedz, Ananiaszu, że jestem rozczarowana twoim zachowaniem. Wszedłeś na złą drogę, mój mały. Ale my sobie z tym poradzimy. Od teraz poznasz, co znaczy praca.
koniec z zabawami. To niesprawiedliwe. Przecież on się ciągle uczy i ma najlepsze stopnie. Jest pupilkiem naszej pani i nikt nie chce się z nim bawić. On nie może być kujonem przez całe życie. Od czasu do czasu musi być normalny, jak wszyscy. To nieprawda. Nie jestem pupilkiem naszej pani. Ależ jesteś, dowód. To ty masz najlepsze stopnie. To nieprawda, kłamiesz. Przecież ci tłumaczę, że nie jest pupilkiem pani. O! To ja chcę wiedzieć, dlaczego właśnie jego pani zawsze posyła po kredę. Posłuchaj, mały nicponiu, mój syn nie jest żadnym pupilkiem pani, on tylko jest bardzo zdolny. Przecież tak właśnie mówię. Proszę spojrzeć, prawdziwa rodzina kujonów. Cicho bądź i zapamiętaj sobie niecnoto, że Ananiasz nie jest niczyim pupilkiem. Nie jest niczyim pupilkiem. A jeśli mi się tak podoba, wolę być pupilkiem niż zostać sam. Lubi mnie nasza pani i inni nauczyciele, a nawet pani herbatnik, ta z piekarni. Jej też się podlizujesz? No tak. Co jest? O, no nie, a było tak fajnie. O. To prawda? A może Mikołaj po prostu zwariował? A ja mu wierzę. Tak, ale jeśli to wujda, dostanie ode mnie fangę w nas. Oczywiście, że to prawda, panowie. U Ananiasza jest super i można się świetnie bawić. A jedzenie? W dodatku nasze mamy uważają, że to dobre dla naszego rozwoju. Dzień dobry, pani. Czy jest Ananiasz? Wy łobuzy! Zabraniam wam spotykać się z Ananiaszem! Zmykajcie stąd, ale już! Tak, kapitan Błyskawica na ratunek wszechświata! Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Bestfilm. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Bień. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Ewa Kapsan.